Może przyspolimy kapcia lącinkiem. Co wy na to? Masakra, wieje, zimno, mokro, pełno błotka, pada śnieg. Więc no jest idealna pogoda na przejażdżkę lącinem. A ja nie wiem, czy w ogóle to odpali teraz. On stoi tu już przez parę miesięcy, widzę, że kapeć z przodu. Filtr powietrza profesjonalny założony. Paliwo zatankowane, gaźnik przelany, bo pewnie woda była w środku. Więc przelałem gaźnik. Dla tych, co nie wiedzą, robi się to tutaj tą śrubeczką tutaj na dole, co jest przy gaźniku, popuszcza się ją, a paliwo leci tym wężykiem i przelewacie gaźnik, wszystko co jest na dnie się z niego wylewa. No i cóż, spróbujemy to odpalić, bo nie wiem, czy to odpali, czy nie odpali, czy jest jakiś tam olej. Nie, będziemy oleju sprawdzać, popierona. Co mi się w tym lącinie nie podoba? Nie podobają mi się te wielkie koła, tak nienawidzę, kurde, jak patrzę na tego lącina, na tych dużych kołach, to aż mnie normalnie czepie, tak wam powiem. Jakby miało to małe koła, to o wiele lepsza byłaby jazda, dla mnie przynajmniej, a tak to na tych dużych kołach to tak wygląda, jakby było tak upośledzenie, tak można tak powiedzieć, taki upośledzony ten lącin troszeczkę jest z tymi kołami, no nie ukrywajmy. Dobra, jeszcze tylko posprawdzam, czy jest iskra, czy nie ma iskry i będziemy próbować odpalać. Dobra, jakiś klucz do świec. To jest klucz od lanosa chyba, jak dobrze pamiętam. Jeszcze z poczciwego lanosa. Dobra, i sprawdzamy, czy jest jakaś iskra. Czy w ogóle będzie sens... Iskra jest, więc tak jak teraz jest przełącznik, no to jest ustawiony na moc. Gnije, rdzewieje, bo nie ma kiedy pan MRF nim się przejechać. Będzie czego niebawem odrestaurować. Dobra. Jasny pieronek, to wszystko chodzi. Palmy maszynę. Kompresja to tu jest po pieronie. Tu jest off, tu jest on. Dobra. Teraz jak tu jest sanie? Po której stronie to jest? Na dół jest, do góry jest sanie? Nie, na dół jest sanie. To jest lącin, to będzie chodzić. A jeszcze muszę dokręcić mój ślizg. Bo ostatnio się wrócili tylko i wyłącznie, bo ślizg się poluzował. Moc, a? Kurczę! Ach, już czuję tą moc, już czuję to! Dokręćmy tą śrubeczkę. Dobra, śrubeczka dokręcona, łańcucha nie smarujemy, bo jeszcze zacznie spadać. Podregulować.
właśnie go za szybko odcina. Tak wam powiem. Olej bierze, ale to jest standard. To jest żaden problem. Few moments later. To jest chyba gąbka na sąsza. Jak Loncin chodzi zajebiście, jak w busu. Ja pierdolę. Ja i ja tym ujadę. O, o, już ludzie z psami. Będzie darcie zaraz. Było widać. Nie wiem, możecie pisać w komentarzu, czy wyżej, czy niżej kamerka, żebym wiedział, jak to mniej więcej ustawiać, bo nie wiem, czy nie przesadziłem teraz. Kurde, nie chcę na nóżkach stać, dopóki nie mam wzmocnionej ramy. Fajnie, dyskretnie sobie przemknę tędy. Idziemy tu góreczkę delikatnie, jak to na lądzie napystało. Opona trochę ciulowa, no ale może da radę. Pojedziemy na trakcji elegancko. Cyk. Fajnie, fajnie. Kurde, nie mam hamulca drugiego. Ale podjedziemy tu. Dwójeczka. Jedyneczka. Elegancko. Tak, żeby nie było za prosto. Nie lubię, jak jest za prosto. Co to za jazda wtedy, nie? Fajnie, sprzęgło trzyma, więc źle nie jest. Może się nie złamie w trakcie jazdy. O, opona też trzyma. Fajnie. Pojedziemy tu między drzewami. Jak sarny wydryptały.
kurde. Elegancko, ślisko. Ślisko, kurde. Ciężko luz wbić. Ale zobaczymy, czy jest luz. Żeby mi sprzęt nie odpalił i zjedziemy trochę niżej, pojedziemy drogą. Bijemy jedynkę, pomożemy sobie pierwszym biegiem. O, o, kurwa! Co to było? Co to było? Co to było? Ojej, pomogłem sobie. Pierwszym biegiem. O! Pięknie. Pierwsza gleba. Ciężko luz złapać. Nie wiem, co tu jest porobione w tym silniku. Trzeba byłoby go rozebrać. Zero przyczepności. Może ten silnik trochę newta tam ma, nie? Momentu. Ale co z tego? Co z tego, jak nie może on tego oddać? Próbujemy biegiem hamować, bo nie chciałbym się zatrzymać gdzieś. Ale taka fajna ukryta ścieżka. Widzę, że ktoś tu już jeździł, pewnie braciak. Zobaczymy, czy schamuje to. No udało się. Jak enduro lącinkiem, to enduro lącinkiem. Jak daleko bym tutaj dojechał? To mnie tak zastanawia, tak szczerze wam powiem. Bo mam kitowe buty, ale możemy to przetestować. Tylko muszę podkręcić obroty na lącinie, żeby mi nie zdychał. Trochę kitowa opona, no niestety. Aha. Patrzcie, co się stało.
Jak się to mogło tak stać? Ojej. Normalnie zarąbiście. Teraz to po prostu zarąbiście. Jak pech. Jak pech, to pech. Dobra, próbujemy, zobaczymy jak daleko dojadę. Już nie. Chyba daleko nie dojadę na tej oponie. Ale pojedziemy tu lącinę. Na tej oponie daleko nie dojadę. No dobra, widzimy się po chwili. Porobiłem parę zdjęć. Parę zdjęć porobione na Instagrama, na którego serdecznie zapraszam. Teraz pewnie wyświetliło się wam na ekranie. Instagram grupowy, na którym będą się pokazywać przeważnie zdjęcia tylko speedbike'ów. No i Instagram mój prywatny, na którym będą takie stricte zdjęcia z życia, tak żebyście byli na bieżąco, co się u mnie dzieje. Pojedziemy tu na pewno kiedyś lącinkiem, tylko nie na tej oponie. Nie na tej oponie, bo tutaj nie przejadę, jest za mokra. Z tego co widzę. Nie jedna osoba by miała problem innym sprzętem. A ja dopiero lącinę. Chociażbym lącinę przepchał trochę w tu, trochę w tam. Gdyby dojechał gdzieś. Gdzieś na pewno by dojechał. Dobra, palmy maszynę. Jedźmy gdzieś dalej. Normalnie. Dyskretnie, powolutku. Widzę, że tu braciak jeździł prawdopodobnie, bo nie jest zjeżdżony mocno. Jest mocno zjeżdżony, czyli po jednym motorze. Myślę, że tu MRF sobie jeździłem po te górki. Tu jest tak w miarę równo. Przetestujemy jazdę na kole. Zobaczymy jak to idzie. Mieć oponę z kolcami, no to by może wtedy więcej pojeździł dzisiaj, bo miałbym jakąś przynajmniej przyczepność, wtedy mógł na trakcji jechać, nie? A
to jest właśnie, no nie wiem czemu, ale najlepiej mi się tak jeździ na trakcji. Nie, żeby to koło wielało, rzucało ziemią we wszystkie strony. To tak mnie za bardzo nie cieszy. Wiem, że nie jedną osobę z was to cieszy, ale nie, ja z tego wyrosłem, tak mam powiedzieć szczerze. Jak mam jeździć, to mam podjechać, no i żeby podjechać, to jak najbardziej technicznie, o tak wam powiem. To mnie najbardziej cieszy. Taka techniczna jazda. No i tak samo jak gdzieś jadę się przejechać albo coś, to tak cichutko, o tak wam powiem. Tak żeby cichutko przemknąć, na spokojnie, na żeby nie było jakiejś tam kurde przypału. O, widzicie, dojeżdżamy do rzeki i patrzcie co się tutaj dzieje. Istny kurde Armagedon. Ja już to czuję dosłownie, jak bije po klacie i chłód ten cały, zimno. Nie, dzisiaj będzie taki gumiany trochę ten odcinek. Może się jednej osobie spodoba, drugiej może nie. No, no nie będzie za dużo, tak wam powiem szczerze. Krótko, zwięźlej na temat. Przejechaliśmy się, przepaliliśmy Locina. Myślałem, że coś więcej pojeżdża, ale to... Tu widzę, że ktoś się bawił pączki, kręcił motorem. Może i... A nie, czekaj, ja nie będę ryzykował, ale... Może ja bym pokręcił łączki. Zaraz to sprawdzimy. Zobaczymy, może ja pokręcę lącinem łączki. Jest jedynka? Jest. Jeden lód. Tak, bijemy dwójkę. Ale jazda. Ale tak powiem wam, tak niby nie ma przyczepności, ale tak zrywa, nie zrywa, tak wam powiem szczerze. Nie wiem, tak propowała to trochę jest. Może przyspolimy kapcia lącinkiem. Co wy na to? A przecież co się będziemy. Zobaczymy, czy spalimy do czwórki. Dobra, to na tyle. Do następnego, trzymajcie się, hej!